Szanowni Państwo, będziemy mieli teraz okazję wysłuchać wykładu Sanela Damaruku, który przyjechał do nas, obecnie jest z Finlandii, chociaż pochodzi z Indii, z Finlandii, w której od 2 lat mieszka na wygnaniu, ponieważ jako przewodniczący Stowarzyszenia Indyjskich Racjonalistów zajmował się demaskowaniem fałszywych guru i różnej maści szarlatanów w Indiach. Przez ponad 20 lat jego stowarzyszenie wielokrotnie demaskowało fałszywe cuda i dopóki zajmowało się religią hinduistyczną i islamem, i sikhizmem, i dżinizmem, i buddyzmem, nie było problemu. Natomiast kiedy pierwszy raz Sanal zdemaskował fałszywy cud katolicki, został od razu pozwany do sądu o bluźnierstwo. A że w Indiach jest prawo jeszcze z XIX wieku, że osoba oskarżona z tego paragrafu powinna zostać aresztowana na czas procesu i mogłaby przebywać w związku z tym bez żadnego sądu w więzieniu przez 2, 3, 4 lata. Sanal zdecydował się z tego kraju wyjechać i pierwszym krajem, który odwiedził 2 lata temu, była właśnie Polska. Wówczas na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów zwiedził największe miasta Polski, gdzie racjonaliści, ateiści, wolnomyśliciele przyjmowali go z otwartymi ramionami i gdzie miał okazję opowiedzieć o sytuacji swojej osobistej i w ogóle o sytuacji w Indiach. Dzisiaj będziemy mieli okazję wysłuchać jego wykładu już po tych 2 latach spędzonych na podróżach po świecie, ale również w Finlandii, do której postanowił się przeprowadzić, gdzie właśnie się dowiedziałam, że założył 2 fundacje, które będą zajmować się prawami człowieka, jedna z nich, a druga prześladowaniem artystów ze względów religijnych. I opowie nam dzisiaj o ruchach racjonalistycznych i ateistycznych w Azji, o ich wyzwaniach i celach. My name is Sanel Idamaruku. Nazywam się Sanel Idamaruku. I come from India, but does not live in India now. I live in Finland. Pochodzę z Indii, ale nie mieszkam teraz w Indiach, mieszkam w Finlandii. The reason why I cannot live now in India shows a contemporary situation in India. Powód, dla którego nie mogę teraz w Indiach mieszkać, pokazuje obecną sytuację w Indiach. India has a great tradition of peaceful coexistence of different views. Indie mają długą tradycję pokojowego współistnienia różnych światopoglądów. For example, when medieval times, when different opinions were suppressed in Europe, during the Mughal Empire, the emperor was trying to make a new religion based on different worldviews coming together. Na przykład w okresie średniowiecza, gdy w Europie zwalczano herezję, w Imperium Mogołów w Indiach cesarzowie próbowali stworzyć religię, która stanowiłaby syntezę wszystkich istniejących wówczas w Indiach religii i pogodzić hinduizm z A Muslim leader that Akbar was the name of one of the emperors in India, he said that he is no more a Muslim, but he named a new religion on his own ideas and said that he would accept all forms of belief as extensions of one belief only. Cesarz Akbar, który był muzułmaninem, powiedział, że chce założyć nową religię i zresztą udało mu się założyć tę nową religię, która miała pogodzić wszystkie istniejące wierzenia jako różne formy wiary w to samo. Though the methods may not be very modern, I mean if you look at from now, but what he did was, being a Muslim emperor, he married a Jew lady, a Christian, a Muslim and a Hindu. And every wife was allowed to practice their own religion without any hindrance. Jako muzułmanin poślubił on 4 żony,
Każda z tych żon pochodziła z innej religii. Jedna była Żydówką, jedna była chrześcijanką, jedna była muzułmanką, jedna była hinduistką i każda z nich miała prawo do praktykowania swojej własnej religii na dworze. So this is one mainstream of India, which has given a lot of new ideas later when the Indian, new Indian government after the colonial times began its functioning. I właśnie czasy Akbara są przykładem tej tendencji, która w Indiach przez większość historii tego kraju przeważała. Właśnie tendencji do tego, aby różne wyznania pogodzić ze sobą. We got a wonderful constitution in India. This constitution, I would say that, not because I'm an Indian, I would say, but it's one of the finest documents as a constitution that I know. Because it clearly says that the people of India solemnly resolves to constitute India as a new government, and it's secular. Mamy w Indiach wspaniałą konstytucję. Nie mówię tego dlatego, że jestem obywatelem Indii, ale dlatego, że uważam, że jest to rzeczywiście jedna z najlepszych konstytucji na świecie, ponieważ zaraz na samym początku stwierdza ona, że rząd indyjski ma być rządem świeckim i państwo indyjskie ma być państwem świeckim. And with later amendment it says that the fundamental duty of Indian citizens would include promotion of scientific temperament, critical inquiry, humanism and spirit of reform. W jednej z poprawek do konstytucji pojawia się również sformułowanie, że obowiązkiem każdego obywatela jest wspieranie nauki, dążenie do krytycznego myślenia, wartości humanistyczne i sceptyczne podejście do rzeczywistości. And the first prime minister of India, who was loved by almost everybody in the whole country because he was a national freedom fighting leader, Jawaharlal Nehru, called himself a rationalist. Pierwszy premier Indii, Jawaharlal Nehru, nazywał sam siebie racjonalistą. And he made a will which very clearly said that he does not want, he did not want any kind of religious ceremonies after his burial. Rather, it should be just burned without any ceremonies and the ashes should be taken and sprinkled to the fields of India from an airplane. W swoim testamencie napisał bardzo wyraźnie, że nie życzy sobie żadnych religijnych ceremonii na swoim pogrzebie, że chce, żeby jego ciało zostało po prostu spalone, a prochy rozrzucone z samolotu po polach. That was in India as compared to other parts of Asia, or South Asia especially. In Pakistan, on the same time, 1947 India got independence. The same year, almost one day difference, Pakistan got independence. It became an Islamic Republic. Tak jest w Indiach, podczas gdy w Pakistanie na przykład, który uzyskał swoją niepodległość w tym samym czasie co Indie, tam jest jeden dzień tylko różnicy, w 1947 roku, Pakistan został proklamowany jako państwo muzułmańskie. And another small neighbor, which is known as Nepal, is an official Hindu state. A tymczasem inny sąsiad Indii, Nepal, jest oficjalnie krajem hinduistycznym. And south of India is an island named Sri Lanka, which was Ceylon earlier. It's a Buddhist state. Z kolei Sri Lanka, inny sąsiad Indii, jest krajem oficjalnie buddyjskim. So it looked like a large island of sane approach amongst a lot of insane ideas around. A zatem widać, że wiele krajów decydowało się właśnie na model wyznaniowy, w przeciwieństwie do Indii. But that India is not simply what it was perceived. It had different sides parallelly. Jednak Indie to nie tylko ta wizja świeckości. That existed not only in India, but in Pakistan, I mean, which divided, earlier it was Western Pakistan and Eastern Pakistan, two different units. In 1970 it divided into two countries and one became Bangladesh. So all these countries, Nepal, India, Pakistan, Sri Lanka, maybe even Burma, all these countries have a common cultural heritage and a common history. A prawdą jest, że wszystkie te kraje, wliczając jeszcze
w jeszcze Bangladesz i Myanmar, pochodzą z tego samego źródła kulturowego. Wszystkie one mają wspólną historię cywilizacji, a mimo to tylko Indie zdecydowały się na powołanie państwa świeckiego. And in all the whole area, I mean, I would like to see the whole South Asia as one, I mean, unit of, I mean, common life patterns and views have to be addressed, I mean, with common yardsticks. A ja chciałbym widzieć całą południowo-wschodnią Azję jako jedną całość, która dąży ku podobnym celom. In all these areas, I would say that this Indian subcontinent has a very special feature that at one side it's progressing very fast, and at the other side it remains and pulling back to medieval times. Zwłaszcza, że kraje te mają wiele wspólnych cech i jedną z nich jest szybki progres technologiczny przy równoczesnym pozostawaniu niemalże w epoce średniowiecza, jeśli chodzi o sferę obyczajową. We have wonderful laws, but many laws are not really wonderful because the Indian laws or the Indian penal code came on the basis of the 1860 laws made during the British colonial times. Podobnie jest w Indiach. Z jednej strony Indie posiadają bardzo, bardzo racjonalne, bardzo nowoczesne prawa, ale znajdują się tam również zapisy prawne, na przykład jeszcze z czasów brytyjskich, choćby z 1860 roku, jak ten artykuł, z którego został oskarżony nasz samochodowca. I te prawa nie są postępowe. Legally, though may not be practically, gays can be arrested and get life imprisonment for being gays. Na przykład za homoseksualizm można zostać w Indiach aresztowanym, a nawet grozić kara śmierci. Recently there was a very strange case. This law is coming from 1860 Indian Penal Code. To prawo pochodzi z 1860 kodeksu prawnego. Which says, for example, absurd enough that any kind of human relationship or male-female relationship or sexual relationship, to be precise, which is not the conventional male-female, the normal relationship, that's the word they used, is again inviting life imprisonment in between even couples. Prawo to mówi, że jakiekolwiek współżycie, które nie jest normalnym, takie słowo jest użyte w tym zapisie, nie jest normalnym współżyciem kobiety z mężczyzną, grozi dożywociem. In Pakistan, that would invite death penalty. W Pakistanie byłaby to kara śmierci. Same law, same clauses are there, but the punishments are different. And there is another law, Article 295A, which says that if anybody complains that his religious sentiments are hurt, and they can file a case in a police station, and it need not go to a judicial system first of all, the police officer has unbridled rights to decide if the person has to be arrested without an arrest warrant. And it's called cognizable, means it's not bailable. Z kolei paragraf 295a mówi, że jeżeli jakaś osoba uzna, że jej uczucia religijne zostały obrażone, naruszone i złoży skargę na policję, wówczas to funkcjonariusz policji ma prawo zdecydować, czy aresztować oskarżoną osobę, czy też nie. Leży to w jego gestii. Bez nakazu. Bez żadnego nakazu. I bez możliwości tego. Kaucji, bez kaucji. There's no parole. Hmm? There's no parole for it. No, there's the parole comes when one is punished by a court of law. So, but before punishing, no bail. Absolutely no bail. Czyli może zostać aresztowany bez nakazu, bez możliwości zwolnienia za kaucją i przetrzymany do momentu zakończenia rozprawy. But these laws are normally not used.
Zazwyczaj z tych praw się nie korzysta. But 5 years back, a gay couple were arrested. Ale 5 lat temu aresztowano jedną parę gejów. And the local court said life imprisonment. I lokalny sąd skazał ich na karę dożywocia. And they went to the Delhi High Court in appeal, and in a landmark decision, the Delhi High Court said they have, this law is in violation of the fundamental rights guaranteed in the Constitution. Therefore, this law becomes null and void. And that was a declaration of gay relations becoming completely legal. Ta para odwołała się do Wysokiego Sądu w Delhi i sąd ten uznał, że prawo to jest sprzeczne z podstawowym prawem człowieka i anulował wyrok Sądu Niższej Instancji, tym samym stwierdzając, że homoseksualizm nie będzie już karany z tego paragrafu. All the same, the Delhi High Court's decision, which was celebrated all around the world of great human rights achievement, the government of Delhi files an appeal against that. The government files an appeal against that. And the Catholic Church, the Hindu fanatic groups, the Muslim fanatic groups, the Jain fanatic groups, some 25 groups join party with the government, and it goes to the Supreme Court. And the Supreme Court says, the law is a law, and they have to get life imprisonment. Ten wyrok był świętowany na całym świecie jako wielkie zwycięstwo, ale wówczas władze samorządowe Delhi złożyły apelację od tego wyroku do Sądu Najwyższego. Tę apelację poparło około 25 różnych grup wyznaniowych i Sąd Najwyższy anulował wyrok Wysokiego Sądu Delhi, tym samym uznając prawomocność wyroku Sądu Pierwszej Instancji. I tę parę skazano na dożywocie. That's about gay relationship, but about criticism of religion. The law of Article 295A was not used at all from 1947 till in 2010s. It was not used, but it was used suddenly in 2012. Jeśli chodzi o ten zapis o obrazie uczuć religijnych, nie był on stosowany ani razu, począwszy od roku 1947, kiedy Indie uzyskały niepodległość, aż do roku 2012. In the famous case where I was involved, when I explained a miracle in a Catholic church in Mumbai, I just found that there was no miracle, but the water dripping from the feet, which they claimed as miracle, was just toilet water coming from a blockage of pipeline. I ten przepis został użyty właśnie przeciwko mnie, kiedy powiedziałem, że cud, figura Jezusa w Mumbai, płacząca rzekomo łzami, okazała się tak naprawdę być przeciekiem wody z toalety, którą odkryłem i powiedziałem o tym jasno. And what happened following that was a very strange story which has never happened in India, that a series of cases were filed against me because their religious feelings were hurt because I said the statue would not release water. I złożono wówczas na mnie wiele skarg o obrazy uczuć religijnych, ponieważ powiedziałem, że figura sama z siebie nie wydziela wody. And in a television debate that followed, I made some statements. There were 5 people from the church, and me alone. And later the bishop joins them, 6 people on the other side and me alone in a discussion. And anything that I would say, they could refute, but it was difficult. And 3 statements that I made were taken as offense. I said, in many countries, Catholic priests are indulging in exorcism. They said, no, it's not correct. Second thing what I said is, cross worship is not respected by many denominations of the Christians themselves, because the concept of persecution is involved in that thing. And cross worship is not really coming from Christianity, but from the sun worshippers' religions, history, pure history. And these kind of things they found highly offensive, and for which they wanted me to go through
jail and imprisonment and all these kind of things. And not only that. Po tych skargach złożonych na policję odbyła się debata telewizyjna. Zostałem zaproszony do debaty z 5 przedstawicielami kościoła, do których w trakcie programu dołączył jeszcze arcybiskup Mumbai. Zatem było 6 ludzi kościoła przeciwko mnie, dyskutowaliśmy o religii i wówczas część rzeczy, które powiedziałem w tej debacie, również uznali oni za obrazy uczuć religijnych. Między innymi kwestionowałem, jakoby egzorcyzmy były zgodne z doktryną chrześcijańską. Podobnie kwestia kultu krzyża. Wykazałem, że tak naprawdę oryginalnie pochodzi ona z innych wierzeń i nie jest zgodna wcale z doktryną chrześcijańską. The question is whether they use a bad law against their, political or other opponent is one thing, but using law and using backdoor methods to attack a person are two different things. They indulge in the second method too. They beyond law, they wanted to use other intimidation methods. Oprócz tego pozwu próbowali mnie także zastraszyć na różne sposoby i właśnie jeszcze w samej tej debacie telewizyjnej padły sugestie różnego rodzaju pod moim adresem. I believe that I have a right to offend when people speak stupidity. Uważam, że mam prawo mówić szczerze, jeżeli ktoś inny gada głupoty. Mam prawo powiedzieć prawdę i cóż, jeżeli jest to postrzegane jako obraza. If I don't allow myself to be at the receiving point of jokes, I cannot look myself at a critical level. I would like that people make jokes at me. Then only I would look at me. And I would like to make jokes at other stupidities, if somebody else makes, so that they can look into themselves, they can defend their position, both options are there. And that's part of free speech everywhere in the world. Jeżeli mnie zdarzy się powiedzieć coś głupiego, chciałbym, aby ktoś inny od razu mi to wytknął, aby się ze mnie śmiał, aby sobie ze mnie żartował, żebym mógł się poprawić, żebym mógł się nauczyć, gdzie popełniłem błąd. I uważam, że na tym właśnie polega wolność słowa i jest to dobre dla wszystkich, dla samorozwoju, abyśmy nawzajem wytykali sobie błędy. For example, in the television debate, the bishop got very offended. You know why? He said some statements which provoked a laughter in me. And I made sarcastic laughter and commented on it in a way that maybe the whole audience, the whole viewers laughed. Bardzo uraziłem biskupa podczas tej dyskusji w telewizji poprzez fakt, że roześmiałem się po kilku jego wypowiedziach. Nie mogłem się powstrzymać od śmiechu i skomentowałem te wypowiedzi w taki sposób, że cała widownia również się śmiała. For example, when the bishop encountered me in the television debate, he said the progress of science in Europe has been possible only because of the promotion of Catholic Church. Na przykład biskup powiedział, że postęp naukowy w Europie był możliwy tylko i wyłącznie dzięki zasługom Kościoła katolickiego. And with prayers, miracles happen. Powiedział również, że kiedy ludzie się modlą, cuda się zdarzają. I countered the second thing first. I said, if with prayers miracle can happen, the bishop was a bold-headed guy. Can you just have some hair on your head? Odniosłem się najpierw do tego i drugiej wypowiedzi i zapytałem go, czy jeżeli modlitwy sprawiają cuda, to czy możesz wymodlić sobie włosy na głowie, ponieważ biskup był łysy? He was very furious, of course. And the second thing was my answer to the first question. I said that I would not answer your comment that you have promoted science, but I would like to invoke two witnesses from history. One would be Leonardo Bruno, the other would be Galileo Galilei, and they will vouch what you have done. Jeśli chodzi o tę drugą wypowiedź, powiedziałem, że
Nie będę sam komentował Twojego twierdzenia na temat promocji nauki przez Kościół katolicki, ale chciałbym powołać dwóch świadków, aby oni potwierdzili Twoje słowa, i będą to Giordano Bruno i Galileusz. But with my comments, even the panelists on the church side, and when the anchor responded with a laughter. Na te wypowiedzi również prezenter telewizyjny i część przedstawicieli kościoła nie mogła się powstrzymać od śmiechu. Bishop threatened that I have insulted Christianity. Biskup stwierdził, że obrażam chrześcijaństwo. Therefore, I am going to face consequences. I że mam się spodziewać rychłych konsekwencji tego czynu. And he walked off. I wyszedł ze studia. And what was waiting for me after the television program was a very strange thing. When I, after the program, when I was about to go out, the studio people said that you cannot go out. There are some 50 people standing outside with big sticks to beat you. Po programie czekało mnie coś dziwnego. Kiedy szykowałem się do wyjścia ze studia, zatrzymali mnie pracownicy tego studia, mówiąc, że nie mogę wyjść, ponieważ na ulicy czeka tłum około 50 ludzi z kijami, żeby mnie pobić. And who are these people? I mean, it was, they wanted to give an idea that the Christians are provoked because I made joke at the bishop, and some fanatic Christians came. But we found very fast they were not even Christians. They were professional goons, mainly from Hindu community, who were hired and brought in a van. Wrażenie miało być takie, że tak bardzo obraziłem katolików, że fanatyczni katolicy zebrali się, aby mnie pobić. Ale szybko okazało się, że tak naprawdę większość z nich nie była nawet katolikami, że byli to tak zwani profesjonalni, znaczy zawodowi wichrzyciele, których się zatrudnia w Indiach, jeśli się chce wywołać zamieszki. I większość z nich pochodziła ze społeczności hinduistycznych. And well, I had to escape after 4 or 5 hours from the back door of the studio. Po jakichś 4-5 godzinach udało mi się wyjść z tylnymi drzwiami ze studia. Then the police officers in Mumbai after 3-4 days telephoning me and advising me to come and surrender very fast. Why? A personal advice coming from the midnight that if I don't get surrendered and get imprisoned very fast for my security, the bishop will see to it that mobs attack me and kill me. Przez kolejne 3-4 dni dostawałem telefony od kilku policjantów, którzy radzili mi, abym jak najszybciej przybył na komendę policji i oddał się sam do aresztu dla własnego bezpieczeństwa, bo inaczej biskup dopilnuje, abym został zaatakowany przez rozszalały tłum. It's a lie because I'm not a hated person in India. Rather, I have felt that I'm a loved person in India because I've been in thousands of villages directly reaching, talking to people directly. And I've been just open in television. When I go to streets, people surround me. And I found that, many people found me as a person who spoke out their mind. And I was adored by common people. But the bishop wanted to see that I should be attacked. Even when I go to a court. Było to kłamstwo. Generalnie nie byłem nienawidzony w Indiach. Wręcz przeciwnie. Cieszyłem się powszechną sympatią, ponieważ przez wiele lat jeździłem razem z członkami mojego stowarzyszenia po wioskach indyjskich, gdzie rozmawiałem z ludźmi, gdzie uczyłem ich o nauce, gdzie opowiadałem im różne rzeczy, również namaskowałem cuda. I wielu ludzi było ze mną blisko zaprzyjaźnionych, miało poczucie, że wyrażam ich, kiedy występuję w telewizji, a również często występowałem i byłem osobą powszechnie rozpoznawaną i powszechnie lubianą. Także była to tak naprawdę próba zwabienia mnie do aresztu. This is an intimidation method that they have, and therefore, when I have gone into hiding for 3 months in India, but it was very difficult for me because my face is known to everybody. And after that, since there was a lecture tour coming in Poland, that was the reason I came out of India. In July, there was a lecture tour in Poland, and a lot of arrangements were made. I thought if I remain in India, it would be difficult for me to come now, later, because the cases would be coming.
So I decided to go to Finland first, stay there for 15 days, so that the Polish trip is not affected. I moved to Finland, I escaped to Finland and came to Poland. To była taka metoda zastraszania. Musiałem się później ukrywać w Indiach. Trwało to mniej więcej 3 miesiące, ponieważ i nie było to proste, ponieważ moja twarz była publicznie rozpoznawalna, a ponieważ dostałem wcześniej już zaproszenie na serię wykładów do Polski, postanowiłem, że jest to bardzo dobra okazja, żeby wyjechać z Indii i ukryć się na jakiś czas lepiej poza Indiami. Wyjechałem do Finlandii, gdzie mam przyjaciół. Po 2 tygodniach udałem się do Polski na wykład. Well, we thought of many ways to handle this. For example, I decided someday that after Polish trip I would go back to India and face the consequences. We have a very powerful organization and very strong base of public support, so we can be protected by our own people. So I planned to go at that day, but I had an advice from inside government that it might not be very safe and they cannot guarantee my safety. Zastanawialiśmy się nad różnymi rozwiązaniami i początkowo planowałem po wizycie w Polsce wrócić do Indii i zmierzyć się z całą tą sytuacją, ponieważ nasza organizacja jest bardzo liczna, mamy pewne wpływy i liczyłem na to, że będziemy w stanie wygrać. Jednak dostałem informacje od przyjaciół blisko związanych z rządem, że nie jest to dobry pomysł i że mogłoby to być dla mnie niebezpieczne, że nikt nie może zagwarantować, że nic mi się nie stanie, kiedy wrócę do Indii. Last year, in September, I almost planned to go back to India. I bought a ticket, made an arrangement that I land up in Mumbai. There's a huge public meeting organized. The local organization was handling that. And the discussions were going on. We wrześniu ubiegłego roku przygotowaliśmy mój powrót do Indii. Zostało publicznie ogłoszone, że wracam do Mumbai, że zorganizujemy tam otwarte spotkanie z publicznością. Bilet został już kupiony i wszystko było przygotowane. The leader of one of the rationalist associations in Mumbai, the organization's name is Anti-Superstition Organization, he has telephoned me and said that we have a strong base in Maharashtra, which is where Mumbai is, and we are going to protect you. You will be safe in our hands. Zadzwonił do mnie prezes stowarzyszenia przeciwko przesądom i powiedział, że jego organizacja, która ma swoją siedzibę w Maharashtrze, której stolicą jest Mumbai, jest na tyle silna, że będą w stanie mnie obronić i zaprosił, żebym przyjechał na ten wykład i że oni się mną zaopiekują. And that friend's name was Narendra Dabolkar. Nazywał się on Narendra Dabolkar. And 4 days later, I got a message from Mumbai that he was on a morning walk and unknown motorcyclist came and shot him point blank and he's dead. 4 dni później dostałem wiadomość, że kiedy przechadzał się on rano na spacerze w Mumbai, jakiś nieznany motocyklista podjechał do niego i strzelił mu w głowę. I okazało się, że mój przyjaciel zginął. Some CCTV camera views has given a picture of the killer. Jedna kamera telewizyjna zarejestrowała zabójcę, pokazano jak twarz telewizji. And the person apparently was arrested 2 months later from a cluster of churches in Goa. Aresztowano tę osobę 2 miesiące później. Przebywała ona w zakonie w Goa. Narendra Dabolkar never criticizes Christianity, but he mainly focuses Hinduism. But to kill a person who attacks Hinduism would give an impression that the Hindu radicals have done it. Who has done it, no one knows. But the person who was arrested, he simply said that he was given money, and who has given the money, he does not know, and he was a professional killer.
Narendra nigdy nie krytykował chrześcijaństwa, więc było to szczególnie dziwne. Kiedy przesłuchiwano zabójcę, stwierdził on, że zapłacono mu za to i że nie wie, kto mu za to zapłacił. So this is one way of, I was telling my example to show how in lawful ways, you know, the illegal ways are used to intimidate people. Laws are there, quite bad enough, but there are other ways, like intimidation or killing and violent methods to stop opinions is quite prevalent in India. Powiadam o tym, żeby dać pełen obraz sytuacji w Indiach, która no, wykracza daleko poza sferę prawną. Mamy tam różne zapisy prawne, niektóre z nich są bardzo złe, jak na przykład ten ustęp, z którego zostałem oskarżony, ale oprócz prawa istnieją inne sposoby walczenia z wolnością słowa, inne sposoby zastraszania i zamykania ust osobom niewygodnym. I'll move on from my story to another situation in India, which is a major concern of the rationalist at this moment in India. Chciałbym teraz opowiedzieć o innym przykładzie znanego działacza Stowarzyszenia Racjonalistów Indyjskich. India has a social division, namely caste system. It's a hierarchical division of society by birth. Indie są, społeczeństwo indyjskie jest podzielone na kasty, na grupy społeczne, do których należy się od urodzenia. Mixed marriages are promoted by law, but communities don't like it. The caste organizations hate, their people going and marrying from other castes. They want to stop it always. Mieszane małżeństwa są nie tylko legalne, ale wręcz promowane przez państwo, ale wywołują agresję społeczności, z których się dane osoby wywodzą. Jest bardzo powszechne w Indiach, że kiedy ktoś próbuje zawrzeć związek małżeński z osobą z innej kasty, wywołuje to nienawiść i różne agresywne reakcje. So the village caste leadership, which is the basic religious, basic fundamental form there, makes their own assemblies, their own punishment, and they implement it, like the stoning in Iran. I przywódca danej kasty może zwoływać własne zgromadzenia i może zwoływać własne sądy i wedle prawa kastowego osądzać członków danej kasty, nawet wliczając prawa typu ukamienowanie, które nie są powszechnie akceptowane w Indiach. In a state in India, this year, in 2014, when a young girl belonging to one caste decided to live with another person from a different caste, the caste leaders brought them back, and the girl was penalized by the caste community with a punishment. You know what was the punishment? That she should be stripped nude in front of public, and 7 persons should rape her publicly, and they did it. Zdarzyło się w tym roku, że pewna młoda para pochodząca z dwóch różnych kast uciekła, żeby się pobrać. Zostali oni złapani i sprowadzeni z powrotem do wioski i dziewczyna została ukarana przez sąd kastowy i karą było obnażenie jej, wystawienie nago na przed publicznością i zgwałcenie przez 7 mężczyzn. I taka kara została przeprowadzona. And honor killings are celebrated because when people marry beyond their religion or caste, in many states in northern India, in Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and all, the families bring them back, elude them, convince them to come back, and then most of the time, the family, the father or elder brothers simply kill them, axe them, hang them publicly. And last year we had, on an average every year, we have some 200 family murders like that because they broke caste rules. Także zabójstwa honorowe są bardzo powszechne w Indiach. Średnio mówi się o 200 przypadkach każdego roku. To są zabójstwa honorowe właśnie na tle kasty. I zdarza się często również taka sytuacja, że nie tylko tak jak w przypadku tej ostatniej pary młodzi zostali złapani tuż po tym, jak uciekli z domu, ale czasami ktoś już jest z małżeństwem od kilku lat,
i rodzina przekonuje ich, aby przyjechali w odwiedziny. I kiedy taka para przyjeżdża w odwiedziny do rodziny, zostaje zamordowana. So the Indian rationalist movement is not fighting religion at the forefront only, but we are trying to reach out the roots of the fundamental problem and strike there. I nasze stowarzyszenie walczy nie tylko z religią jako z ideologią, ale przede wszystkim właśnie skupia się na tych fundamentalistycznych prawach, obyczajach, które siedzą głęboko w indyjskim społeczeństwie. And to bring up a general awareness against caste division is an important part of our work. I od samego początku bardzo nam zależało na zmianę tej całej sytuacji w systemie kastowym, na wprowadzenie racjonalizmu do tego społeczeństwa indyjskiego. For example, when two people decide to live together or marry together, breaking the caste barrier or religious barrier or linguistic barrier or racial barrier, because we have several races also in India, we not only promote them, but we give legal support, social support and all other support to them. That's one of our work. Także jednym z naszych stałych zadań jest pomoc osobom, które właśnie decydują się zawrzeć małżeństwo wbrew swojej kaście i które tym samym łamią pewne tabu, czy to religijne, czy to językowe, czy to rasowe, dlatego że w Indiach jest wiele ras. So what we generally feel is that critique of religion is so important, but if you just criticize religion alone, the social roots that is holding them together in this environment cannot be broken. This will be acceptable only for an intellectual audience, but the fundamental issues that are so based in the traditions are to be broken at the foundation. Dajemy też wsparcie prawne tym parom, które się decydują na takie małżeństwa i pomoc. Uważamy, że dyskusja dotycząca religii to jest jedna rzecz, ale najważniejsze jest właśnie pomoc tym osobom, których różnego rodzaju dyskryminacje religijne dotyczą, które są ofiarami religii i zależy nam właśnie na wyrugowaniu tak bardzo zacofanych praw, tak bardzo zacofanych obyczajów, żeby społeczeństwo mogło się rozwijać. The fight against superstitions is another major campaign. The whole South Asian movement is taking very serious. Innym bardzo ważnym nurtem zarówno działalności naszego stowarzyszenia, jak i w ogóle bardzo wielu organizacji w całej Azji Południowo-Wschodniej jest walka z przesądami różnego rodzaju. In India, 65% of the people believe in astrology. W Indiach 65% społeczeństwa wierzy w astrologię. Those people who officially say that belief in astrology, but one survey recently showed that 75% of Indian marriages, including cross-section of Islam, Christianity, Buddhism and everything included, everybody follows astrology. Marriages are decided on the basis of horoscopes. Te 65% to jest oficjalna liczba osób, które się deklarują jako wierzące w astrologię, ale inne badania pokazują, że na przykład 75% małżeństw zawieranych w Indiach jest zawierana w oparciu o horoskopy wystawiane przez astrologów. Majority marriages are arranged marriages. Większość małżeństw w Indiach to ciągle małżeństwa aranżowane. The parents decide whom your son or daughter should marry. Rodzice decydują o tym, kogo powinno poślubić ich dziecko. They match the horoscopes, and if the horoscope says everything is fine, they marry. And if the horoscope is not matching, they don't marry, they cannot marry. Rodzice właśnie opierają się w dużej mierze na horoskopach, dopasowują horoskop swojego dziecka z horoskopem proponowanej osoby. Jeżeli zachodzi zgodność, do małżeństwa dochodzi, jeżeli nie zachodzi zgodność astrologiczna, do małżeństwa dojść nie może. And astrologers have enormous influence in the whole political spectrum also. Astrologowie mają też ogromny wpływ na politykę w Indiach. Prime ministers have unofficial, of course, astrological advisors.
premierowie w Indiach mają swoich astrologicznych doradców. And one form of astrology which is known as Vastu is getting very popular. One prime minister recently changed the gate of his official entrance to the other side, and the door of the gate of the drawing room has been moved to the other side, prime minister's house, because his astrologer said that you have to change all these things to remain longer in power. Ostatnio bardzo popularna staje się też ideologia Vastu. To jest taki indyjski odpowiednik chińskiego Feng Shui. To jest ideologia, która mówi o tym, że należy w odpowiedni sposób na przykład umeblować mieszkanie, albo w odpowiedni sposób muszą być pomieszczenia zorientowane na stronę świata, żeby to przynosiło szczęście i powodzenie. I właśnie ostatnio jeden z ministrów przebudował cały swój gabinet, ponieważ jego doradca, astrolog, powiedział mu, że tylko jeżeli drzwi będą wychodziły na inną stronę, to będzie mógł zachować się u władzy. Nearly half a million euro worth of money was spent from government exchequer to make these modifications as per astrology's advice. Na te zmiany architektoniczne wydano około 500 000 euro z budżetu państwa. Still, the government collapsed after a few months. Ale i tak rząd upadł po kilku miesiącach. But more than that, you know, sometimes state cabinets take their oath only at a time decided by astrologers. Czasami, znaczy jest to też dosyć powszechne, że na przykład zaprzysiężenie ministrów odbywa się również w terminie wyznaczonym przez astrologa jako szczególnie pozytywny moment na składanie przysięgi. One can look down upon it, telling them, oh, these stupid politicians, but it's more beyond, much beyond that also. Można oczywiście powiedzieć, że no cóż, są to głupi politycy, ale problem sięga znacznie głębiej. One major thing is, you know, politicians are seen in India like role models. I mean, this is a concept that comes from the feudal times. They are looked like great heroes, and whatever they do is imitated by a lot of people. Politycy w Indiach są bardzo poważani. Są często postrzegani jako wielcy bohaterowie, niemal tacy jeszcze mitologiczni herosi. To jest długa tradycja w Indiach postrzegania tak wszystkich osób sprawujących władzę. I w związku z tym to, co robią politycy, ma duży wpływ na to, co myśli społeczeństwo. Wielu ludzi chce od razu naśladować to, co robią politycy. But not only politicians, cricket players or movie actors also have similar positions. To samo dotyczy słynnych, znanych graczy w krykieta czy gwiazd filmowych. And these kind of, I mean, people who are looked upon, and if they do something or write or they endorse some ideas like astrology or some holy man, immediately it gets into the psyche of the common man. I na tych ludzi się patrzy, opinia publiczna patrzy na to, co oni robią, i jeżeli ktoś podejmuje tego rodzaju działania, od razu znajduje wielu naśladowców. Therefore we find it so important to have a right to make serious joke at these people. Dlatego właśnie uważamy za tak ważne, aby móc tych ludzi wyśmiewać. And we do it quite efficiently because the media also is very interested in our comments on such situations. I robimy to od bardzo dawna, wychodzi nam to całkiem nieźle, również media są nieraz zainteresowane tego rodzaju wyśmiewaniem przesądów. So we can make joke at the cricket star or the movie star or the politician, telling that they don't have a scientific approach. A zatem śmiejemy się na przykład z aktora, ze sportowca znanego czy z polityka, wykazując, że odbiega on bardzo od naukowego podejścia do rzeczywistości. But imagine if the scientist starts the same thing. The scientist, I mean, if scientists go for astrology. Natomiast wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy naukowiec nagle zaczyna publicznie mówić, że wierzy w astrologię. This year, in January, India sent a rocket to Mars, the Mars mission. It's a great celebrated project.
W styczniu tego roku Indie wysłały rakietę na Marsa i było to ogromne wydarzenie, bardzo nagłośnione. For more than 500 days it takes an unmanned satellite will go to reach and it reaches Mars and take pictures and monitor things for a long time. It's a great achievement of Indian space research. The Mars mission. Ta sonda wysłana na Marsa będzie tam leciała 500 dni i jest to ogromne osiągnięcie dla astronautyki indyjskiej. Nearly 300 scientists and space engineers were systematically working for years to make it a success. Na tym projektem pracowało około 300 znanych naukowców indyjskich przez długi czas, aby ta misja skończyła się sukcesem. But before the launching, the chief of Indian Space Research Institute, Radhakrishnan, he made a small replica of this rocket and gave to the astrologer to bless it and taken this to the deity of the Tirupati temple and made special prayers at government expense. Niestety szef Indyjskiej Agencji Kosmicznej przed startem zrobił miniaturową kopię tejże rakiety, dał ją astrologom, żeby ją pobłogosławili, a następnie zanieśli do jednej z ważniejszych świątyń hinduistycznych i odprawili wielogodzinne modły nad powodzeniem misji i wszystko to za pieniądze państwowe. And the launching time, of course, was decided by astrologers. I oczywiście dokładny czas startu został również ustalony przez astrologów. And still not enough. You know, all obstacles, as per Indian belief system, are removed by the elephant-faced god Ganapati or Ganesh. So he can be satisfied or pleased only when you break a coconut for him to eat. So before the launch, the chief of Indian Space Research Institute bring a coconut, pray it properly and breaks it in front of the rocket and then it starts. W Indiach jest taki zwyczaj, ponieważ hinduiści wierzą, że Bóg Ganesha, ten z głową słonia, on usuwa wszelkie przeszkody i zwykle na rozpoczęcie jakiegoś wydarzenia, właśnie żeby Ganesha pobłogosławił, składa mu się ofiary z kokosa. I tak właśnie również rozpoczął się start tejże sondy na Marsa. Szef Indyjskiej Agencji Kosmicznej przyszedł i rozbił kokosa w miejscu startu. There was a lot of criticism against the action of the Space Research Center, but now they say that look, the Mars mission is going to be success. Ganesh has protected us. Było to powszechnie krytykowane. No niemniej w tej chwili już mówi się o tym, że już pojawiają się takie głosy, że no ale przecież misja wygląda, że zakończy się sukcesem, a zatem Ganesh na pewno tutaj wspierał swoim błogosławieństwem, więc dobrze, że się tak stało. In such a situation, though we have promotion of scientific temper as a fundamental duty of all citizens in our constitution, it's very difficult to promote scientific temper. I w takich okolicznościach, pomimo że jedna z poprawek do konstytucji wyraźnie mówi o tym, że powinniśmy promować naukowe podejście, naukową metodę, ciężko stosować ten zapis, kiedy nawet tak znani naukowcy no właśnie podążają zupełnie inną ścieżką i dają tutaj drogę przesądom do wchodzenia na teren nauki. The common man is so afraid of auspicious times and inauspicious times. The constellations, the gods interfering in your life, and there are certain rules of life and principles of astrology and vastu and all which are not in your control. So everything is haunting you. You have no escape. Or what you do, your miseries are coming from the past life. You have no way solution. You are living in a permanent repressed mentality, as if you have no way out. People are living in fear. Przeciętni ludzie w Indiach żyją w ciągłym strachu, ponieważ muszą ciągle sprawdzać, czy jest na coś pomyślny czas, czy niepomyślny czas. Jest wielu bogów, którzy w każdej chwili mogą ingerować na różne sposoby w ich życie i trzeba ciągle uważać, żeby któregoś z nich nie urazić.
również trzeba się starać o błogosławieństwo odpowiednich bogów, a wszystko jeszcze w odpowiednim czasie. No i jeszcze te zasady uporządkowania przestrzeni. Także jest tego tak wszystkiego dużo, że przeciętny człowiek musiałby no, większość swojego czasu poświęcać na pilnowanie, czy nie narusza jakichś ważnych zasad. I to wywołuje życie w ciągłym niepokoju. It looks impossible, you know. For example, the televisions bring in astrologers to say where you have to invest in the stock exchange. What if you have this constellation, you should put money in this this particular company, or this is advised officially, you know, in Indian televisions by astrologers. W indyjskiej telewizji można na przykład w programach dotyczących giełdy zobaczyć astrologów doradzających, co warto zainwestować w danym momencie. There are stories that corporate chiefs bribe astrologers to make predictions as they want. The stock exchange investment can be influenced by astrologers. Therefore, the corporate bosses are bribing astrologers to make predictions as they want. Jako że notowania giełdowe właśnie mogą być w ten sposób ustawiane przez astrologów, wielu szefów korporacji i wielu bogatych biznesmenów przekupuje specjalnie astrologów, żeby mówili to, co chcą, aby powiedzieli. Or for example, if you want to marry a girl, and if the constellations are wrong, you can bribe the astrologer and he would make an interpretation that it's all fine. But if it's for some money. Również jeżeli ktoś chce się ożenić, wbrew temu, co pokazuje horoskop, należy dać łapówkę astrologowi, który wówczas interpretuje te horoskopy w taki sposób, aby małżeństwo było jednak możliwe. So we make, a lot of fun about the whole situation, because our objective is to take the fear out of people. Nasze stowarzyszenie stara się wyśmiewać wszystkie tego rodzaju sytuacje. Przede wszystkim po to, żeby właśnie pokazać ludziom, że nie należy się tego bać, że to nie jest nic strasznego, że to jest coś po prostu śmiesznego. Also miracles are shown by all holy men of all sorts to reinstate this belief. So therefore we just replicate the miracles and make fun of it. Wielu tak zwanych świętych mężów w Indiach wykonuje różnego rodzaju fałszywe cuda, które mają dowodzić ich magicznych mocy i również zwalczaniem tego rodzaju szarlatanerii zajmujemy się od dawna. Somebody has written recently that trying to change India is trying to make a great car ride on a rainbow. Ktoś ostatnio powiedział, że zmienianie Indii to jest takim samym zadaniem jak zorganizowanie wyścigu samochodowego na tęczy. So, but we decided that we have to do it. And the Indian rationalist movement is powerful enough now to take this task seriously and reach out to people. We are doing it successfully. And in my opinion, my judgment, give us 50 years and we'll change India. Ale zdecydowaliśmy się to robić i nadal uważamy, że musimy to robić, że jest to bardzo ważne. Wychodzi nam to całkiem dobrze. Dajcie nam jeszcze 50 lat, a zmienimy Indię. Dziękuję.